Na dobry początek vloga dostałam prezent urodzinowy, bo to jest vlog też urodzinowo-grecki, więc postaram się, jeżeli ktoś chce ocenić moje umiejętności otwierania, jak to nie posiadam ich. Okej, mogę rozwalić? Tak, spokojnie. Ja jestem tak podekscytowana. No ja też. Nie mam pojęcia, co jest, ale jest bardzo lekkie i jest gigantyczne. Zamówiłam się Kameksa! Tak. Ale tak, musiałeś zrobić to wczoraj. Jeszcze wczoraj. Boże, to jest najlepszy brat na świecie! Ale czas! Boże! Alternatywne metody parzenia kawy. Odcinek pierwszy. Zaraz po powrocie. Boże, jak się cieszę! Co się cieszy? Najlepszy prezent na ziemi. Jakieś biurki. Dużo farfocy. No. Piąteczka. Ten schabowy jest tak wielki, tak piękny. Chciałam pokazać, jaki piękny stół wszystkiego. Już mamy wszystko tak praktycznie. Nic nie widzę, ale tak sobie kręcę. Chyba dokąd idziemy? Tajemnicze miejsce. Ateny. Kuba. Kuba. Cześć. Siema. O nie. A mam tu wolne. Tu wolne. Co jesz, Jerzyku? Jeszcze nie wiem co, ale wygląda bardzo zacnie. Nazywa się to miechunka chia. Jest, nie wiem czym jest miechunka. To jest taki owoc prawie dobry. A ja mam kakaowiec mięt. Taste test. Jest pewnie kwaśne. Smakuje jak... Jak miechunka. Jak taka morwa. Bardzo dobra. Aż też spróbować mamusi. Dzień dobry z tej strony Ateny. Idziemy na wizję. O, kotek! Gdzie? Tam jest kicia. A my idziemy na misję kupić mleko. Mleko, bo pani na stołówce powiedziała mi, że tutaj idziemy, że nie mają stojowego mleka, bo to nie jest hotel pięciogwiazdkowy. W każdym razie traciliśmy sklep i możliwe, że będzie, bo inaczej wodą i albo kanapka z suchym niczym. Z dziewią strzelem. No. Chcemy, aby i wyszedł, może sobie zrobić ten screena. Wiem, mogę. Ale miał, miał. Nie, czekaj, nie przestraszajmy go. Za późno. O. Pił sobie. Możesz mówić. Mogę mówić. Udało się. Zrobiliśmy sklep oczywiście po małych problemach. Mamy sojową joję. Albo Joye. Joye. I idziemy na śniadanko do waszego niepięciogwiazdkowego hotelu z własnym mlekiem. Jak zawsze pamiętajcie, jeżeli idziecie autem, zawsze bierzcie mleko do auta. A jak nie, zejdźcie na pewno w sklep, w którym będzie mleko. Ale nie otwierajcie go, tylko raczej otwórzcie go tak, po podróży. Tak, bo w aucie może albo skisnąć, albo się wyleć. A my jesteśmy szczęśliwi. Pa, pa. Bo zapomniałam nakręcić naszego śniadania. Powiedz tylko, co zjedliśmy tak szybko. To jeszcze są resztki. Chrupki. Chrupki z mleczkiem. Owocki. Nadgryzione jabłko, bo jest średnie. I owoce w cukrze. I mleko z polowania. I kawka. I kawka. Jak, jest jak z tej wannie. Jest gorąca woda. Super, sam raz na upał. A nie chodź dalej. Telefon masz pisz. Chciałam powiedzieć, że jeszcze w ostatniej chwili jesteśmy sami i dlatego może to być najintensywniejszy czas vlogowania, a potem się będę wstydzić. Jest tak prześwietlony, że no. Jest taka ciepła woda, że jak w wannie. Dokładnie. 30 stopni to lekko. No, że nie, ale 25. Nie, jest cudnie, ale jest super ciepło. Co zrobiła Karolinka? Zapomniałam mleka z lodówki. Obudziliśmy się. Jest 7:30. Tak mnie dzień drugi nie pokładzie. O. Jest gorąco. Wiem, co wymyśliliśmy. Że będę przedstawiać każdego towarzysza Łodzi. O, dobra, to idę zrobić interwiu z Jankiem. Można tak w samych gadkach wyjść? Proszę. Oto Janek, powiedz coś o sobie. Dwa zdania. Cześć, jestem Janek. Bardzo lubię żeglować. O. Woda to moje życie. Jak pięknie. Daję, że
radę. Kuniu? Sałatę. Sałatkę, ciastko. To chyba łagan jest, nie mogę. Sosiku, makaronu. Zawsze. Pięknie. Możecie pomachać? Dziękuję. Takie naturalne. Nie, film. Witamy Was na Wyspie Greckiej. Dzisiaj zwiedzamy jakiś wulkan. Tak, mam nadzieję, że nie wybuchnie. Nadia, wychyl się. Witam w pięknym kraju Grecji. Idziemy na wulkan. Tak jest. Który jest gdzieś tam. Gdzieś tam. Już niedaleko, jeszcze kilometr. To jest chyba gdzieś tam. Albo tam. Kuń. Zieloną herbatkę stąpiłem. Ale swojsko. Super jest, pięknie. Nie udało się dotrzeć do wulkanu, oszukali. Niestety nie udało się wejść na wulkan, bo oszukali nas i się nie wchodziło. 40 minut, tylko godzinę. Do tabliczki z napisem jeszcze 25 minut, więc musieliśmy zrezygnować niestety i zaraz będziemy wypływać z portu. Co robisz? Pływam. No nie machaj, nie machaj. Dzisiaj kuchnia serwuje spaghetti alla puttanesca i sałatkę grecką z wariacją fetową i tofu. Tofufową. Tak, tofufową. I dużo. To nie jest taki zły pomysł, będzie fajnie, można nawet skakać. Nawet oni nie wyjdą. Chodzi o to, że jak przekręcisz jadę w drugą stronę, to ich nie odkręci, tylko oni ustali. Ale oni tutaj mówili, że nie. Nie, bardzo fajnie to wyglądało, proszę. Odłączyliśmy się od grupy, żeby zrobić zdjęcia. Mój brat jest na tyle dobry, że się poświęca. Jesteśmy na jakiejś, na lądzie chyba. Jak się nazywa to miejsce? Nie jest Okapari, gdzieś koło Okapari, tego się nakryje. Nie wiem. Nie Halkidiki. W każdym razie nie udało nam się podjechać na wyspę Hydra, ponieważ było tam zbyt dużo łódek. Jesteśmy dzisiaj, jest 14 i muszę się pokąpać. I nadal jestem strasznie blada przy sobie. Zobacz. Jeszcze raz spałem na słońcu, to tak. I gwiazda vloga. Idziemy sobie zjeść. Kotkaczka. O, jakieś mięsko. Pozdrawiam wszystkich z Łodzi. I z Radomia. I z Radomia. Jesteśmy w greckiej restauracji, zaraz jemy pyszne dania. Co jesz, Karolinko? Ja dzisiaj jem grillowane warzywa. O, świetny pomysł. NC. Polecam. Nie wiem, co to będzie, ale zobaczymy. A ty też pozdrowisz kogoś imiennie? Nie za bardzo. Natalię. A nie, no, Natalia. Nie. Śmieszne, co? Mnie to bardzo bawi. Tak, nie będzie pytał. A skąd wiesz? Dobrze mi się. Czy możecie mi coś pięknego? Będzie zabierać już teraz. Wygląda super. No. Ja nie umiem nakładać. A mamy jedzenie? Tak, robi się. Pawa z pitą, smażone papryczki. Bardzo dobra reakcja. Kochani, przenieśliśmy się z łódek na wyspę Egina. Jestem w pierwszej turze, więc się nie wstydzę, mogę wszystko pokazać, a przynajmniej ten widok. Ta-dam. Kuba, pomachaj. Machasz? No pomachaj, nagrywam. Pierdoła. O nie! Zobaczcie, jak czadowo. Tam mamy drugi dom, tu mamy pierwszy dom. Łącznie dla 16 osób. Obiad by... Nie, no było. Nie, na ciebie nie ma.
się go. Nigdy nie miałam takich zasłon. Jestem z siebie bardzo mną, wam szybko pokażę. Zrobiłam owsianki dla dzieciaków i wyglądają bosko. Nie sądziłam, że będę aż tak aktywna na tym wyjeździe, ale właśnie idziemy do lokalnej tawerny, ponieważ jeden członek naszej ekipy ma dzisiaj urodziny. Jest to tata tej oto koleżanki szklanki. Oczywiście pokażę wam jedzenie, bo mój film bez jedzenia jest istną z typu. Ja. Kuba? Kuba, co zamówiłeś? Zapomniałem. Frytki. Smażoną cukinię. I groszek. Boże, kubeczku, fasolkę szparagową. Jezu, normalnie fail na kamerze, nie? Groszek cukrowy, ziemniaki. To jest fasola mamo. Robi. To jest fasola mamo. Mój Boże. Poszłyśmy z mamą i zresztą znajomą przejście zarezerwować na iPada moje urodziny i się zgubiłyśmy. Kła, pomachaj. Umier. Mamo, ja idę pod prysznic tak ekspresowo. No, ktoś musi iść pierwszy. To jest obiad życia. Dzień dobry, z tej strony moje 22 urodziny. Ale jest obywany. Dzień dobry. Co zrobił? My. Wszyscy? Taki mamy mini poczęstunek dla gości. Tu mam moje prezenty. I niedługo będziemy robić toast. A to mówiłam ja, 22-letnia Karolina. Pokazywałam sobie bardzo w tę rodzinę, ale chciałam wam pokazać mój finalny strój. Nie wiem, który jeszcze nagram na tych wakacjach, ale my idziemy na kolację i czuję się bardzo dziwnie, ponieważ patrzę się na mnie z drugiego balkonu. W każdym razie był to cudowny dzień z różnymi osobami i teraz mam nadzieję, że będzie to wspaniały wieczór i impreza się skoczy. Adios. Generalnie tak wygląda droga do restauracji. I postaramy się wszyscy nie wywalić i nie rozbić aparatu. No. Dwa razy będziesz. Jeszcze nagram jak świecisz. To ja nagrała jak idę i się kręcam w zachodzącym słońcu. Chciałam postawić Natalię Grochel, która trzyma teraz ten aparat. Małpa Nekli na Instagramie. At Nekli. Robi prywatne sesje zdjęciowe. I pożyczała książki. Tak się kończą 22 urodziny. Idzie impreza jakaś. Dopiero impreza się zaczyna. Za nami idą jakieś dziewczęta. Zaraz skakujemy do basenu. Moi drodzy, jesteśmy w Atenach, w naszym hotelu, w jakiejś nieznanej części miasta, z widokiem na piękne góry. Dotarliśmy. Tutaj pizza, tutaj frytki, tutaj ziemniaczki z czosnkiem, tutaj cudawianki. Lód bananowy i karmelowy, wegański i mam plastikową łyżeczkę, pani dała mi w niej spróbować, więc chociaż to wykorzystałam. A co ty masz, Kubuś? Lemoniadę. I? I jabłko cynamon. Nice. Ale jak smakuje ten jabłko cynamon? Wanilią? Jak szarlotka? Byliśmy właśnie na Akropolu. Kuba, chodź, pokaż się. Było bardzo pięknie. No gdzie jesteście? Jutro wracamy do Polski. Chciałam, żebyś zapozował, więc co, rzuciłem się na chleb. Powiesz coś, co dzisiaj jest? Serio, musisz zakończyć film. Co tam idzie? Kubusiu. A, ostatni. Ostatni wieczór. Ostatni wieczór wielkiego greckiego wesela. Oddajesz głos do studia. Oddaję głos do studia. Giant beans. Najlepsze frytki ever. I najlepsze frytki ever. Oreganowe. Nie trzeba mówić.